2 maja wspominamy świętego Atanazego Wielkiego, biskupa i doktora kościoła. Atanazy urodził się w roku 295 w Aleksandrii. Prawdopodobnie Atanazy był Grekiem. Posiadał wszechstronne wykształcenie. Jego młodość przypada na krwawe prześladowania Dioklecjana i Galeriusza. Miał dosyć okazji podziwiać męstwo męczenników oddających swoje życie za Chrystusa, nieraz wśród najwyszukańszych tortur. W młodym wieku podjął życie w odosobnieniu na pustyni egipskiej, gdzie spotkał świętego Antoniego pustelnika, swojego duchowego mistrza. Za rządu św. Aleksandra Atanazy w roku 319 został wyświęcony na diakona i pełnił przy biskupie urząd jego sekretarza. Jako autor listu św. Aleksandra do biskupów, w którym błędy Ariusza poddał szczegółowej analizie i krytyce, został zaproszony na Sobór Nicejski na którym zajaśniał niezwykłą wymową i wiedzą teologiczną tak dalece, że można powiedzieć, iż przyczynił się w głównej mierze do potępienia przez ojców soborowych Ariusza. Po śmierci biskupa Aleksandra jego następcą w roku 328 został wybrany Atanazy. Od samego początku jego pasterzowaniu towarzyszyło wiele wyzwań. Cesarz Konstanty odwołał bowiem z wygnania Ariusza i jawnie zaczął sprzyjać jego zwolennikom. Dla umocnienia wiernych swojej diecezji, Atanazy rozpoczął uciążliwą wizytację terenu swojej diecezji. W tym czasie przeciwnicy Anatazego oskarżyli go przed cesarzem, że objął stolicę aleksandryjską, nie mając jeszcze wieku kanonicznego, a ponadto, że popiera przeciwników politycznych cesarza. Atanazy udał się więc do Nikomedii, gdzie wtedy urzędował cesarz i zbił wszystkie zarzuty przeciwników. Cesarz żegnał go z wielkimi honorami. Przeciwnicy ponownie oskarżyli Atanazego, tym razem o to, że potajemnie przyczynił się do zamordowania ariańskiego biskupa Arseniusza. Na sądzie zorganizowanym na synodzie w Cezarei Palestyńskiej orzeczono niewinność Atanazego. Z tej okazji cesarz Konstantyn wystosował nawet do Atanazego list pochwalny. Cały okres rządów Atanazego upłynął pod znakiem niepokojów i ciągłej walki o dobre imię i prawowierność, ortodoksyjność wiary chrześcijańskiej. Kiedy po śmierci Konstancjusza II na tron cesarski zasiad Julian Apostata, na początku swoich rządów wydał dekret o uwolnieniu z więzienia i banicji wszystkich prawowiernych biskupów. Atanazy wrócił więc na swoją stolicę. Niebawem jednak cesarz zaczął jawnie sprzyjać poganom, a prześladować chrześcijan. Zachował się list Juliana Apostaty do namiestnika Egiptu z nakazem usunięcia Atanazego nie tylko ze stolicy biskupiej, ale i z Egiptu. Ponownie więc biskup musi ratować się ucieczką. Niedługo potem na tronie cesarskim zasiada Jan, szczerze oddany katolik. Atanazy może wrócić na swoją stolicę do Aleksandrii. Niestety, po roku umiera cesarz Jan, po raz piąty więc Atanazy, dekretem cesarskim zostaje zmuszony opuścić swoją owczarnię. Tym razem jednak i lud stanowczo opowiada się za swoim pasterzem i zmusił cesarza do odwołania wyroku Banicji. Cztery lata później, w nocy z 2 na 3 maja 373 roku, Atanazy zmarł. Święty Grzegorz z Nazjanzu wygłosił ku jego czci wspaniałą mowę. Święty Bazylii nazwał go jedynym obrońcą Kościoła w czasach, kiedy szalał arianizm. Na Soborze Konstantynopolitańskim II w roku 553 wobec papieża świętego Wigiliusza zaliczono świętego Atanazego do nauczycieli Kościoła. We wszystkich obrządkach chrześcijańskich obchodzi się jego doroczne święto, chociaż pod różnymi datami. Święty Atanazy pozostawił po sobie traktaty. W żywocie Świętego Antoniego dał podwaliny pod koncepcję życia zakonnego. Święty German I przeniósł ciało Świętego Atanazego do Kościoła Mądrości Bożej w Konstantynopolu. Od roku 1806 relikwie Atanazego znajdują się w kościele Świętego Zachariasza w Wenecji. W ikonografii chrześcijańskiej Święty Atanazy przedstawiany jest w stroju biskupa Rytu Rzymskiego lub Bizantyjskiego. Czasami jako kardynał albo mnich. Jego atrybutami są łódka, rylec i zwój. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty wybrałeś Świętego Atanazego biskupa na obrońcę wiary w bóstwo Twojego Syna, sprawa byśmy dzięki jego nauce i opiece coraz lepiej Ciebie poznawali i gorliwiej miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.